choinka, prezenty, pierogi. Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Spod głowy lecą skry, ej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży, a ziemia drży. Dziewczyna tuli się, ej, tuli się. Z kopyta goli krwie, ej, kuli krwie. Nisko na dnie. Z kopyta kuli krwie, z kopyta kuli krwie. Z kopyta kuli krwie, z kopyta kuli krwie. Hej! I prezenty spadły. Hej, porwali te panny prosto od Misica. Hej, porwali te panny prosto od Misica. Misica, zbójnik szaro-oki. Hej, zwierzchu baranica, a pod spodem smogi. Hej, zwierzchu baranica, a pod spodem smogi. Przygotowania do świąt to była wspólna praca nad przygotowaniem tych świąt. Ja nie mówię o kwestiach duchowych, religijnych, bo oczywiście one miały również dla wszystkich znaczenie. To było normą. Dziecko przynajmniej raz musiało iść na roraty w adwencie, a ja mieszkałem we wsi, która była oddalona od kościoła parafialnego o 7 km, jest na godzinę 6 rano. Na pieszo się szło, prawda? Lub ewentualnie, ale rowerem to nie było, najczęściej były to rowery, takie składaki składane, składaki w sensie, że sami sobie ludzie składali dziecku rower, nie było oświetlone. No, to były takie czasy, w związku z tym to ta sfera oczywiście była bardzo ważna, ale przygotowania do świąt w postaci takiej, że trzeba było iść do lasu, ciąć choinkę, no, trzeba było mieć oczywiście... Dzisiaj trzeba jechać do marketu, prawda? Tak, dzisiaj do marketu. Gotowe. Lub przywiozą w ogóle do domu. Dokładnie. To trzeba było robienie przede wszystkim ozdób choinkowych. Bombki, no kilka bombek zawsze, co roku nam się coś dokupiło, te bombki z roku na rok były, ale to też były, ale większość ozdób była własnej roboty, zbierało się, nie było. Pamiętam takie aniołki ze słomek się robiło, też jak byłam dzieckiem. Słoma była bardzo dobrym materiałem do robienia tych różnych zabawek, ale przecież także i wydmuszki z jajek. Jajka wybijało do ciast. Do dekoracji to, mieliśmy wszystko w domu, tak naprawdę. To z jajek były malowane, ubierane. Był taka czapeczka, jak pani ma na głowie, zakładana z kolorowego papieru, z zeszytu, które dzieci miały do szkoły, do kolorowych wycinanek.
i robiło się swaty, brudkę i tak dalej, i tak dalej. I to, dawało to radość. I to dawało radość. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Panie Jacku, jak święta w dzieciństwie u Pana? Pamięta Pan jakieś takie fajne tradycje, które my tutaj teraz wszyscy zaprzepaszczamy tym pędem życia? Jak każdy chyba czekałem na Mikołaja. I zawsze przychodził wtedy, kiedy nie mogłem go zobaczyć. Czyli albo w łazience byłem, albo gdzieś w pokoju. Podstępny Mikołaj, nie dał się poznać. Nie dał się podejść, nie dał się złapać. Ale prezenty przynosił. Choinka żywa zawsze była. Też pamiętam, pachniało tą choinką, czekaliśmy na to. A choinkę ubieraliście Państwo takimi własnymi ozdobami? No najczęściej wtedy, bo... Powie Pan, jak to teraz jest. Teraz się jedzie do marketu. Nie będę teraz lokowała produktu, do którego na przykład, ale jedzie się, kupuje się najlepiej taką za 4-5 stów, jakąś wystylizowaną, ma się z głowy, stawia się taką, prawda, w jednym kolorze, nie, złotym, srebrnym. Niektórzy to nawet nie rozbierają choinki, tylko folią przykrywają i odkurzają przed świętami. No i co roku, są też tacy, którzy design muszą zmienić, mieszkanie raz w roku zmieniane, także... My mamy teraz taki, fajnie, bo czekamy na wnuki, jak przyjadą, mają ten starszy, bo młodszy też jest za mały, ale też już zaczyna, już ma półtora roczku prawie, więc... Super! Zaczyna czuć tą magię świąt, a starszy, to już bombki wiesza. I rozumiem, syn też przyjeżdża syn. Tak, tak. O siatkówce będziecie rozmawiać. Staramy się nie, ale chyba się nie da uniknąć. Nie da się, nie. Ja nawet bym chyba nie mogła uniknąć takiego tematu tutaj. Jakie potrawy wigilijne preferuje się na Waszych stołach? W domu? No tradycyjne. Barszczyk czerwony. 12 potraw. Barszczyk koniecznie. Czerwony, zupa grzybowa. Bo z tymi 12 potrawami to jest różnie. No staramy się, żeby te 12 potraw było. No ale są pierogi wszelkiego rodzaju, czyli na słodko, z serem, ruskie, czyli z ziemniakami, z serem białym, kapusta i grzyby, kapusta z grochem. No i ryby. Zupa grzybowa czy barszcz czerwony? Bo barszcz czerwony, ale grzybowa również bywa. Bywa zamiennie. Uszka. Pierogi same kleicie w domu kobiety? Jest taki podział ról? Kobiety kleją pierogi, tak. Makowce, serniki, rozumiem, że mężczyźni zajmują się rybami, kobiety zajmują się słodkimi tutaj, tak? Ciastami? Tak. Paweł, a u Ciebie jak jest? No, u mnie to jak widać po figurze 12 potraw jak najbardziej, z tym, że tych uczestniczysz potraw... w przygotowaniach, czy tylko konsumujesz? Jak to jedno jest? I drugie. Jedno i drugie, super. Więc tak jak już mówiłem, 6 rodzajów śledzików w tym roku przygotowuję. A jakie? Właśnie, wymień. To tak, 2 rodzaje są śledzi w śmietanie. Śledzie w sosie śmietanowo-chrzanowym, śledzie w sosie curry. Jedne takie są z zasmażką, z cebulką, z przecierem pomidorowym, z marchewką, pyszniutkie. I jeszcze jedne... Wiem, gdzie pójdziemy po Wigilii. Zapraszam serdecznie. Jeszcze jedne... Ale jeszcze nie opracowałem do końca przepisu, więc dopiero będą się robić dzisiaj. Natomiast oprócz tego oczywiście barszczyk czerwony z uszkami to jest jak najbardziej pyszniutki wskazany. Pierogi ruskie, pierogi z kapustą, z grochem, z grzybami. Oczywiście bez słodyczy by się obejść nie mogło, więc makowce, serniki jak najbardziej na stole. Paweł, pieczesz ciasta, czy z kobiety pieką w domu? U mnie żona, jeśli chodzi o ciasta, to żona. Ja jednak przyznaję kobiety, się... No nie, znaczy, chyba trzeba mieć do tego troszkę inne serce niż do, powiedzmy, tych Marzenka, potraw. Marzenka, wypowiedz się. Trzeba mieć inne serce. Słodkie kobiety, miód. Tak. Last Christmas I gave you my heart. Brawa, Wojtuś, lewa! Raz, dwa, o, to jest proste, nauczę was! Tears, kamera też jakaś będzie?
Proszę, jedna, aha, druga, ja. Mikrofon, trzecia. Ale ociepla pan wizerunek straży, to jest bezcenne. Czy zdarzało się przez te lata, gdzie już pan pełnił służbę, że jest Wigilia i nagle jest, bo wiadomo, że strażacy nie jeżdżą tylko do pożarów, ale też do wypadków między innymi. Zdarzało się, że wyrywała pana służba z wieczerzy wigilijnej, zdarza się w święta, że musi pan poświęcić czas ten rodzinny i jechać, bo służba wzywa? To znaczy przez 15 lat służby w podziale bojowym pełnimy również, jak wypada służba w Wigilię, to również w Wigilię przychodzimy czy do pracy. Nie ma żadnych przerw. Jak to jest? Jakiś pager jest, czy jakiś telefon? Nie, my jesteśmy tutaj w strażnicy przez 24 godziny na dobę. Rozumiem. Zaczynamy o 8 rano i kończymy następnego dnia o 8 rano. Przychodzi następna zmiana. Czyli i tak nie ma jest żadnej bez przerwy. Przerwy. Nie ma żadnej przerwy, są 3 zmiany służbowe i po kolei zaczynamy. I na którą wypadnie na tą bęc, że tak powiem. I ta zmiana wypada w Wigilię, następna przychodzi w pierwszy dzień świąt, następna w drugi dzień świąt. A zmiana zawsze, mamy taką tradycję, że zmiana, która wypada w Wigilię, zawsze sobie organizuje kolację wigilijną. Kiedy rozpoczynacie Wigilię? No, jak co się pojawi? 24, nie? Jak się co pojawi na niebie? No, pierwsza gwiazdka, no jak zawsze, tak. Przecież nie czekamy na okay. Gwiazdkę. A ile reniferów ciągnie zaprzęg? Nie mam pojęcia, 6? 9. 9? A główny przedstawiciel, jak się nazywa, z czerwononosy, renifer? Lider renifera. Lider renifera, czyli Rudolf. O Jezus, ja takich bajek ja nie znam. Widzisz, no to już to moje pokolenie. A słyszał pan o tym najnowszym, dzisiejszym pomyśle, no właśnie, że 31 mamy mieć zakaz przemieszczania tak, się. Tak. I już padły nowe propozycje, żeby zacząć dzień wcześniej i skończyć dzień później. Tego nie słyszałem. Tak, są takie propozycje, tutaj radiosłuchacze się zgłaszali i mówili, że po prostu to jest takie rozwiązanie, że jeżeli 31 się nie można spotkać. Ludzie są kreatywni. Są, myślę, że rząd po prostu nie docenia niektórej kreatywności, życie, co niektórych. Życie nie znosi próżni. Bardzo pani dziękuję za zaproszenie do tego pani kanału i do tego programu, że możemy na ten temat porozmawiać, że mogę wszystkim, którzy będą to słuchać, oglądać, a za ich pośrednictwem także pozostałym mieszkańcom Bełchatowa, nie tylko Bełchatowa, tym wszystkim, którzy będą mieli kontakt z tym programem i ze mną przez ten program, przez to nadanie, składam bardzo serdeczne życzenia świąteczne, wesołych, przede wszystkim radosnych świąt, pomimo że żyjemy w trudnym czasie, byśmy w tym właśnie trudnym czasie znaleźli odrobinę chęci do wspominania tych dobrych chwil i dobrych wspomnień rodzinnych, abyśmy mieli poczucie tej wspólnoty, która tworzyła się przez lata, przez wieki wokół tych właśnie tradycji. Wszystkiego najlepszego Państwu na te święta i na Nowy Rok. Życzymy wszystkim zdrowych i bardzo wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Merry Christmas! Merry Christmas! Za kwiodawców od kwiodawców! Także wszystkim ogólnie. Wszystkiego najlepszego. Pomachajcie ładnie. Szanowni Państwo, rodzinnych, pięknych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia, aby przy wigilijnym stole było jak najmniej pustych miejsc, a rok 2021, żeby przyniósł nadzieję na zmianę i wiarę, że ta zmiana nastąpi. Bądźmy dla siebie dobrzy. Wesołych świąt. I coś tu dużo więcej dodać do życzeń. Przede wszystkim spokojnych, radosnych, mimo tego klimatu pandemicznego, jaki mamy, to radosnych, pełnych ciepła rodzinnego, pełnych miłości, świąt Bożego Narodzenia oraz nadziei i takiego spełnienia w przyszłym roku wszystkich marzeń, których nie udało się zrealizować w tym roku. I oby ten czas świąteczny był czasem, w którym troszkę oderwiemy się od codzienności, od tych codziennych problemów i właśnie przeżyjemy je w takim duchu miłości, pokoju, spokoju. A Nowy Rok niech będzie dla wszystkich mieszkańców naszego regionu rokiem pełnym nadziei i lepszego jutra. Miało być krótko. Czyli życzymy Państwu wesołych świąt. O, jak co roku życzę wszystkim mieszkańcom Bełchatowa, powiatu bełchatowskiego, przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, bo to w tym czasie jest bardzo ważne, chyba najważniejsze, żebyśmy wszyscy mieli zdrowie, żeby nikt nie odchodził w takich okolicznościach, do których nie chcielibyśmy, żeby odchodził. Bo wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają. Ludzie, którzy zachorowali w ostatnim czasie, chorują w samotności i odchodzą w samotności. Życzę wszystkim Państwu, żebyście Państwo spędzili te święta bezpiecznie, życzliwie i spokojnie w zdrowiu.
I nawet jeżeli to ma być wigilia na służbie, w jednostce, to ja życzę Wam, kochani strażacy, żebyście spędzili tę wieczerzę bez żadnego wypadku, bez żadnego wezwania do jakichś trudnych sytuacji. Dziękujemy. Również życzymy redakcji i życzymy wszystkim, żeby te święta były naprawdę spokojne, rodzinne, ciepłe. Nasz Dom Bełchatów życzy wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych, radosnych, serdecznych i ciepłych świąt, Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku! Tak. Ja masę radości i uśmiechu. Dużo zdrowia dla wszystkich. O, przede wszystkim tak. Najważniejsze. Spokoju, szczęścia, radości, miłości i wolności, w końcu wolności! No i wiatr. Kobiety to powiedziały! Wolności tak. Właśnie i jeszcze wiatru w plecy oczywiście. Tak, żeby w końcu były normalne biegi, żeby było tysiące ludzi, żebyśmy mogli w końcu się wspólnie razem spotykać, biegać, bawić. Oczywiście rywalizować, ale ta rywalizacja oczywiście zdrowa, no i imprezować, bo my nie tylko lubimy biegać, ale też lubimy, że tak powiem, potańczyć, lubimy się pobawić, potańczyć, dokładnie.